Znacie to uczucie, kiedy ubierzecie marynarkę, kiedy była po prostu na was dobra, kiedy mieliście 12 lat? Cześć, cześć, z tej strony Kevert i witam was w pierwszym odcinku SCP The Endurance. Gierka by Eleven, mam okulary, mam słuchawki, czego chcieć więcej? Znaczy nowe słuchawki. Pobrałem aktualizację 1.0.2, ponieważ w końcu się zebrałem na wyjść, tak długo się zbierałem na wyjść na zagranie w tą grę, że już aktualizacja wyszła, także kozak. Nie słyszę samego siebie, czy to dobrze? Oczywiście, że tak. Nie wiem, unikałem jakichkolwiek spoilerów, także nie mam pojęcia, wskakuję na głęboką wodę. Ucisz się i pozwól mi grać. Dziękuję. Dziękuję. Are you tired of lackluster food and cell conditions? Or maybe you ended up in a solitary room for inappropriate behavior during your daily routine. Worry not, Class D personnel. We got you covered. Behold, the Endurance, our brand new program. We want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility. As you know, SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen. We're like a giant mechanism. To sustain its perfection for years ahead, some maintenance practices are heavily required. Recently, we found out about a few faulty parts holding our facility back. But thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. And that's where you come in. We need you to fill in these empty spots to keep our organization running. Don't let your lack of qualifications be a concern. Presented solution is just a temporary measure, so you won't have to struggle for long. It also means you have a limited time to gather an additional food service for the next year. And who knows, if you happen to be a bad boy, you could shed some light on your future and say farewell to your nasty solitary room once and for all. Sounds amazing, right? So join us right now. Log in with your credentials in the terminal, and you will be presented with a variety of jobs to choose from. We count on you, Class D. Let's make our world a happier place. Together. Nice. Chcesz kliknąć? Naciśnij spację, by się obudzić. Oh my god, jak to dobrze wygląda! Kto dzwoni? Ronald. Hi there, I'm Ronald. Hey, what's Welcome up, man? To the Endurance program. You chose, or perhaps you've been forced to work, as a night guard here on level D. Tonight, I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in decent working condition is basically my only duty here, so I'd be the best person to draw you in. No worries. I'll go easy on ya. And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. I don't really share their attitude, though. As you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it. Hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you'd think. Its main purpose is running some essential commands, and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job, so you absolutely need to keep this thing running. Oh. For security measures, the passwords on every computer here in the facility are changed every day. Since you're a Class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. So, shall we try to see if you'll be able to run this thing? Tak. I'm going to remotely pull the plug in your area. Cutting off the power means you'll have to boot this machine up again from the ground up. Here's what you'll have to do. Flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice. Then power up your PC. That boxy thing on the right of your table. Okay. You'll have to wait a few seconds for it to boot up. And then it's going to ask you for a password. Type in whatever's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again.
Ready? Steady? Nie? Jesteś źle... Ja to miałem zrobić, nie? Raz mi się to podświetliło tak na sekundkę, ale... Halo? Żarówka, jeez. Szkoda, że tak wszystko jest tylko oświetlone. Jakby to było tak, wiesz, kinda jak w FNAF 1, że tu cimno, tu cimno. Ale coś ty zrobił. Spróbuję wyjść i spróbować jeszcze raz, I guess. Jakby to się wytnie. If done correctly, we should be able to speak again. Ready? I... No, coś mi w czasie nie pykło. Jezu, ile rzeczy. Umiem pisać. I, N, 6 i duże R. Nice. Looks like this is gonna be easier than I thought. Well done. Za trzecim razem. Now, let's familiarize you with the cameras. Ale podświetlnie. There are three floors for you to watch over. Each has a set of cameras. Some of these hang in dark places and have been equipped with lights. If there's a flashlight available, a text in the corner of your camera feed will appear. Pressing Z on your keyboard activates the light. Of course, you have one of these flashlights with you in the office as well, but you need to keep in mind, all of them consume power when used. Sounds like now would be a good time to talk about power management. This night's an easy one. For practice purposes, you've been provided with unlimited power. Unfortunately, tomorrow there will be a limited energy pool for your night shift. Things that may drain your electricity are lights, PC, camera system, ventilation, and a door. Yes, that door on your right. Hence that usage meter is overloaded. But there are ways you can save some of that precious energy. There's a link to the ventilation system on CAM2D. By clicking on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. But you have to keep in mind, we're deep underground. You still need to be able to breathe. Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left. You can do that by pressing X on your keyboard. Oh, I almost forgot. There's a replica of a mask of SCP-035 for you to use. Being a guard among these crazy abominations is no easy task, but it may help you fool some of them. That's it. I need to go help the others now. Remember what I said, and be sure to make use of a library on the left monitor to look those SCPs you're about to encounter up. It may save your life. Hang in there, and good luck. Thanks, nie umrę. Umrę marnie, zdechnę. Aha. Ja umrę. Oh my god. Aha, dobra. Jajks, dude. Ej, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest osiem tych, nie animatroników, tylko osiem SCP-ków. Trzy piętra. Wentylacja, maska, what the f***? Co to było? Oni mnie biją w pierwszej nocy? Ja się mam już chronić? Drzwi nie działają. Umrę. Ja nic nie wiem dalej. Dodatki. Nie, dobra, poczekaj. Z druga. Ja już mam 13 minut nagrania. Oh my god. Dobra. Ctrl C, Ctrl V. To przydatna taktyka. Dzięki. O
Omath. A dobra, pierw trzeba włączyć. Dobra. To jest długa noc, więc DTEFE. Zapomniałem, po co to miałem robić. Bo z tą dźwignią to było tylko, żeby zaoszczędzić moc. Ale skąd ja mam wiedzieć, co jest tyle pięte? O no, no ani. To jest to? To coś? To mnie bije? To mnie chce zabić? Czemu tu jest tyle rzeczy? Ja nie ugarniam, ja na fanfanie przeszedłem. Znaczy, przeszedłem. Kiedyś, nie wiem ile miałem lat, ale teraz go jeszcze nagrywam i godnie przeszedłem. O no! Sio? Co ja mam robić? O! Ten misio jest... O! Dobra, czekaj, ten tutaj jest koło mnie. Jestem pituny wielki pluszowy. Ja pizzu! Przymierząc oko, czy się coś zostało, że wszystko zrobię w razie. On pójdzie? Czy... ja by... I must stare at him. Muszę się patrzeć na niego. Oj, oj, oj. Dobra. Ej, dobra, ja to ogarnę. Ja to przejdę. Dobra, tu jest ich czterech. Nie, ja się na niego... Czy to znaczy, że ja umarłem? Czy... Jest czwarta. Fuck off, dude. Zdechnę. Dobra, ja wiem! Trzeba się na niego patrzeć przez kamery! Tylko, że nie patrzyłem. I trzeba, będę musiał poznać jego drogę. Dobra, ja to ogarnę. Nie wiem, o co chodzi z tym misiem. Co, on mi blokuje po prostu jakby to, że mogę kompa włączyć czy wyłączyć? Pewnie tego... Ty, bo ja mam 18%. Ja muszę coś z wentylacją. Ja to mogę wyłączać, ty... Głupcze. Ja nie wiem. Fuck off.
Czy ja przejdę tą drugą noc na totalnym farcie teraz? Przestań, ma za głośno tą grę. W ogóle fajny design jest tego SCP-ka. Bo szkoda, że nie ten peanut taki, ale on, pamiętam copyrighty i tak dalej, ale on był klimatyczny. A ten z takimi prętami też jest git. O, energia na 3%. Łatwo. Dobra, zobaczę te dodatki. Może mogę o nich przeczytać. Kierowniki filmowe? O. Dobra. Zajebiście, ja mogę sobie tutaj się dowiedzieć o nich. O co chodzi z tym? Przywiązanie co? Dobra, poczekaj chwilę. SCP to niewielkie myśmieszowe mierzące koło testy wykazały, że... że kład obiektu nie wyróżnia żaden czynnik, które mogłyby odróżnić go od nierozumnych pluszowych misiów. Osobnik może poruszać się zgodnie z własną wolą i komunikować się za pomocą znacznie ograniczonego zasobu gestów. Obiekt przejawia przywiązanie do ludzi w nadzwyczajny sposób. Większość osób uznaje to za ujmujące. Przejawy tego zachowania to zazwyczaj przytulanie się do nogi, aczkolwiek... w niezależnych przypadkach rysowanie typowych dziecięcych obrazków dla pracowników obsługi. Każdy pracownik z fundacji, który... Czekaj. Czyli to jest mój mental health support do tej gry? Alkolak. Przynajmniej z tego, co zrozumiałem. Nie chcę mi się czytać całego. Ej, no jak on ma tyle napisane, a te mają tak krótko, to znaczy, że on na pewno nie robi mi nic złego. Okej. Jest drapieżny i będzie... Obiekt jest drapieżny z charakteru i będzie wykazywać wrogość wobec wszystkiego, co znajduje się w pobliżu. Koks. Może zniknę drapieżny z całej matrycy. Dobra, czyli... Ale to jest ten... To ja przed tym się muszę maską. Tylko jak przed tym się chronić? Ja muszę na kamerach się na niego patrzeć? Obiekt nie może się poruszać, kiedy ktokolwiek na niego patrzy. No ta. SCP-176. Nie wiem czemu... No, wcześniej go nazywałem... To jest 106. Mi się pomyliło, sorka. Ja nie grałem tyle w SCP. Scout się bardziej zna. Jakby Scout się zna na SCP... Scout to jest ten z kanału Redcore Experience. On się zna na SCP, a ja się znam na FNAF-ie bardziej. Trochę. Odrobinkę minimalnie. Dobra. Lecimy z trzecią pracą od razu, bo i tak połowę z tego muszę wyciąć, bo... Znam na FNAF-ie bardziej, trochę, odrobinkę minimalnie. Dobra. Lecimy z trzecią pracą od razu, bo i tak połowę z tego muszę wyciąć, bo... Bo mogę. Lecimy z nocą trzecią, panie i panowie. Uach. Ty, ale zrobił. Caps lock. Uruchamianie cam system. Somebody has come into my office. Hello, man. Co to było? Takie ty, ty. Ja nie wiem, co to jest. What the fuck? Co to jest? Witam cię, zagramy w pewną grę, będziemy się świetnie bawić. Nie chcę. No. O! Nie chcę ci... What have I done? He's gonna come!
I don't want him to come. He's coming. O, czemu on tak głośno? Nienawidzę cię. To było bardzo niemiłe. Nie każe mi... Ale jak się mam przed nim chronić niby? Co to było? Włącz komputer. S, 5, E, C, D. Za pierwszym razem. What the fuck? Co to robi? Czy mnie słychać w ogóle? Bo ja jakby nie sprawdzałem. A co on tu robi? Ja się pytam. Nieładnie jest się gapić, no. Wiem. Ała, uderzyłem się w rączkę. Dobrze. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych ani audio dotyczących S... Dobra, czekaj. Jeśli ktoś spojrzy na twarz... Nie spojrzałem na twarz, on był plecami odwrócony. Niezależnie od tego, czy bezpośrednio na nagranie, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy zacznie biec... Dotarcie obiektu do miejsca przebywania sypi, podmiot zabije... Czekaj, czyli... Nie mogę się na niego patrzeć. W ogóle. Nul. Ale on był umie... Okej. O, dobra. Aktualizacja to zwiększyła możliwości przełożenia z pamięci z 20 do... Skutkiem ubocznym jest wzrost agresywności podmiotu. Dobra, ja to wszystko muszę chyba... Te minikonty złożone. Dobrze. Ja to na razie... Jeszcze... Ja muszę przejść tą trzecią noc. Już jak zacząłem, to... Bym się miał zesrać. Zesram się. Puść mnie. Jestem przerażony. O, PL, Polska, au. Chyba, że to z tych drzwi? Nie? Nie wiem. PL4S... Nie! Dobra, on jest tu. Dobra. I must observe. And I shall. Poszedł stąd! Wiem! Odkryłem coś. Ej, czekaj. Ale muzyka jest w kozacka. Ja chcę po prostu... Czy gdyby mi nic nie groziło, ja bym sobie powajbował do tej muzyki i tyle. Went, umow. Kto to jest? To jest mięso z oczami. Nie. Dobra, ej, powoli ogarniam. Muszę się patrzeć na kamerę, nie mogę się patrzeć na...
nieśmiałka. W sensie muszę obserwować 173. Co robi to mięso? SCP-66. Poza zdolnościami Moryni automatycznie wytwarza dźwięki i efekty w obecności dowolnego człowieka, bez względu na to, czy wchodzi z obiektem, czy interakcja, czy nie. Proces zdaje się zajmować minimum 6 sekund. Czekaj. Ale on mnie zabija, czy nie? Nie wytwarza efektów anomalnych w głębokim męskim posłuchu. Eric. To jest mięso. Albo pluszek nie wiem co to. Mięso. Nie wiem. Nie wiem. Ja nie umiem. Ja się boję. Ja mam ciary. Jest jeszcze jasno. Kinda. Dobra. Ach, umiem klikać. No szybciej, szybciej. L5WW4. Nie wiem, czy ja z nim muszę wygrać w kukłę i krzyżyk i wtedy co, dostanę jakąś nagrodę? Czy jak z nim nie będę grał, to on mnie zabije? Czy, ej, granie w grę w grze! Wiesz, czy mi się to kojarzy? Wiesz, czy mi się to kojarzy? Ja nie umiem grać w kukłę i krzyżyk. Nie! Becie kit. Noc trzecia is coming. Dobrze. Zajebiście. Kielo. Dobra, o, jak muszę włączyć i wyłączyć kamerę. No ci się chcesz pograć? Mogę. I must observe. Ładuj gierkę, ładuj. Ale tu są trzy piętra kamer. O, tu są jakieś rzeczy. No już, nie pośpieszaj mnie, staram się. Nie. Czy ja gram w tą grę dobrze? Czy ja mniej więcej o to chodzi? Wygrałem. Hello. No, daj gdzieś, gdziekolwiek. Nie, wywalaj. Nie chcę już twojego jumpscare'a nigdy więcej. Co dostałem? Czas na rematch? Yuma kapaka! Pewnie po prostu jak go będę ignorował zbyt długo, to on mnie pociśnie. Ale kozak. Fajnie. Hello. Jezus. Oh my god. Przestań. Cześć. Jakby nie wiem, wyłączanie wentylacji ma sens, bo to dosłownie po chwili jakby się ten... Jakby... Tracę przytomność! Przestań! Tam jest, dobra. Dawaj następną. Ok. Ale czy mi... Ja tak nie wiem, co się dzieje.
Ale zarąbiście! 4 AM 30%? Średnio. Nie. Będzie remis. Nie wiem, ale nie wiem, gdzie tutaj mam szukać tego. Z 86. Pomocy. Czy on jest na E? Equip. Co? O, wiem co. Wygrałem. Czemu tam ten? Zepsuł. Aha, bo on jest tutaj, rozumiem. Zbyt mało oszczędzałem, bo nie oszczędzałem w ogóle. Ale dobra, teraz już nie muszę otwierać kamer. Chyba, mam nadzieję. Przestań! Nie, będę musiał, żeby zamknąć. Dobra, na sucho porobię. Ja garam w kółko i krzyżyk. Zostaw mnie. Proszę, ale zrób coś takiego jak w jedynce. Jakaś muzyczka, albo cokolwiek. Nie chcę umierać. JEST! Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Mi się naprawdę bardzo podobało. Ele, szacun za gierkę. Mega, widać, że sporo roboty. Jeszcze sam robiłeś muzyka. Muzyka jest koza, komaga, ta muzyka jest koza. Dobra. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Na razie, cześć.